Judaika w Sanockim skansenie. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku szczyci się posiadaniem kolekcji judaików, na którą składają się przedmioty z rzemiosła artystycznego, metaloplastyki, ceramiki, szkła i tekstyliów. Kolekcja była tworzona przez muzeum z myślą o prezentacji kultury żydowskiej w parku etnograficznym i obecnie jest eksponowana na wystawie stałej oraz na ekspozycjach mieszkalnych dwóch domów żydowskich z Ustrzyk Dolnych i Jaćmierza na galicyjskim rynku. Wspaniałym dopełnieniem obecności kultury żydowskiej w Sanockim skansenie będzie stawiana u wylotu galicyjskiego rynku replika drewnianej XVIII-wiecznej synagogi z Połańca. Kolekcje judaików tworzą głównie przedmioty niegdyś używane w synagogach i w domach podczas różnych obrzędów i uroczystości świątecznych. Najcenniejsze pod względem rangi kultowej są ozdoby zwojów Tory, jak sukienka pokrowiec służąca do osłaniania pergaminowego zwoju, korony i ozdobne końcówki na jego wałki, czy wskaźniki do czytania tekstu zakończone miniaturową dłonią. Z przestrzenią synagogi wiążą się specjalne dwuuszne naczynia do ablucji. Wśród zabytków przeznaczonych do obrzędowości domowej najliczniejszą grupę tworzą pojemniki na wonności, używane na zakończenie cotygodniowego święta Szabat. Klasyczny pojemnik na wonności ma postać wieżyczki i jest wykonany ze srebra w misternej technice filigranu. Niemniej licznie i ciekawie przedstawiają się ośmiopalnikowe lampki na ośmiodniowe święto światła, od wykonanych ze srebra i bogato zdobionych po skromne i proste odlane z mosiądzu. W kolekcji obecne są również futerały na zwój Księgi Estery, odczytywanej w synagodze i domu podczas święta losów. Muzeum jest także w posiadaniu specjalnego porcelanowego talerza na symboliczne potrawy, używanego podczas uroczystej wieczerzy w pierwszym dniu święta Paschy. Do przedmiotów związanych z prywatną praktyką religijną należą męskie akcesoria stroju modlitewnego, jak wełniane szale z ciemnymi pasami przy krótszych bokach oraz kostki modlitewne ze skórzanymi rzemieniami. Muzealna kolekcja judaików to również rzeczy towarzyszące domowemu świętowaniu, do których należą świeczniki, karafki na wino, kubki, pucharki i kieliszki konieczne do odprawiania błogosławieństw oraz talerze okolicznościowe. Żydowskie domy na galicyjskim rynku to przypomnienie żydowskiej obecności w miastach, miasteczkach i wsiach. Społeczność żydowska tworzyła własne środowisko, często zamknięte i niezrozumiałe poprzez swoją religię, obyczaj i język. Żydowskie domy w wyposażeniu nie odróżniały się od współczesnych im domów sąsiadów innych wyznań, ale charakterystycznymi detalami zaznaczały swoją odmienność. Do nich należy przede wszystkim mezuza umieszczana na prawej framudze drzwi wejściowych, która uświęca dom. Obecne były przedmioty do prywatnej praktyki religijnej, świeczniki szabasowe, lampki na święto światła, serwety do okrywania chałek. Również zwykłe przedmioty otrzymywały judaistyczne oznaczenie w postaci gwiazdy Dawida, tak jak lampa naftowa czy zegar ścienny będące w posiadaniu muzeum. W tradycyjnych i pobożnych domach żydowskich często w małżeńskich sypialniach łóżka były rozdzielane, aby kobieta miała swobodę wyjścia z pokoju. Dom z Ustrzyk Dolnych posiada ganek o ruchomych połaciach dachu, który był otwierany na święto namiotów. Święto upamiętnia pomieszkiwanie Żydów w namiotach w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Zgodnie z religijnym nakazem podczas tego święta ganek zamieniany był na szałas kuczkę, w której należało spożyć przynajmniej jeden posiłek w ciągu dnia. W ustrzyckim, wielopokoleniowym domu, na przykład miejscowego radcy prawnego, lekarza czy kupca, rolę pamiątek rodzinnych pełnią archiwalne zdjęcia żydowskich rodzin z Leska ze zbioru muzeum. W jednym z pokoi nad łóżkiem zawieszona jest wycinanka amulet, tradycyjnie wykonywana dla położnicy i dziecka, aby chronić je przed złymi mocami demonki Lilit. Dom z Jaćmierza mógł być zamieszkany przez rodzinę rzemieślnika albo pośrednika czy handlarza zbożem lub bydłem.
Na szyby domu Jaćmierskiego naklejone są misterne wycinanki, których taka obecność wiąże się ze świętem tygodni, zamykającym obchody święta Paschy i upamiętniającym objawienie dekalogu na górze Synaj. Stół w jednym z pokoi nakryty jest do uroczystego świątecznego posiłku. Dla żydowskiej społeczności centrum życia duchowego była synagoga. Tak też jest w miasteczku galicyjskim Sanockiego Skansenu. Usytuowana naprzeciwko piekarni replika synagogi z Połańca, tak jak oryginał, stawiana i obrabiana jest ręcznie. Wnętrze synagogi zdobić będzie odtworzona barwna polichromia ścienna, a w pomieszczeniu dla kobiet znajdzie swoje idealne miejsce prezentacji cała muzealna kolekcja judaików. Synagoga na stałe już wpisana w pejzaż Sanockiego Skansenu przypomina, że na tych terenach sylwety kościołów i cerkwi sąsiadowały z żydowskimi domami modlitw.